Siemano, siemano, witajcie w drugiej odsłonie Halloween 2 Asylum. Jak wiecie, poprzednim razem graliśmy pierwszą odsłonę, oczywiście to fanowska gierka, więc mówię, że od poprzedniego razu będzie to kontynuacja właśnie dzisiaj. Ja tak naprawdę nagrywam to od razu po ukończeniu nagrania pierwszej odsłony. Jak pamiętacie, poprzednim razem zaczynaliśmy o pierwszej godzinie, a teraz jest aktualnie 1:23 i przystępuje do drugiej odsłony. Jak wiecie, Halloween, Michael Myers, te sprawy, kto nie ogląda pierwszej, oczywiście pierwszej części, albo w ogóle nie śledził takiego filmu, no to właśnie tutaj spoileruję, że to jest film z Michaelem Myersem, jest to horror, tylko że w postaci gry. Co przyniesie nam druga odsłona? Przyniesie nam tyle, że nie dzieje to już się wszystko w domu, jak w pierwszej odsłonie, tylko to się dzieje we więzieniu. I tyle. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam się materiał spodoba, a nawet możecie już zostawić teraz, żeby zaś o takim kciuku w górę nie zapomnieć. Napiszcie komentarz, a my lecimy z tematem. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy, co tutaj nas nastąpi. No jestem ciekaw. By chyba również. Strzelają! Aha, i tutaj mamy nawiązanie do poprzedniej części. Jak pamiętacie, w poprzedniej części skończyło się tak, że niby go zabiliśmy, ale jak przyszliśmy, to tego ciała nie było już. A tu widocznie jest pokazane, że to ciało jest. I teraz jak ja mam to rozważyć? No jak ja mam to rozważyć? Też oczywiście, jeżeli tutaj jesteś w tym trakcie aktualnie, jeszcze oglądasz, jeszcze nie uciekłeś, to możesz napisać, który horror jest twoim ulubionym. A ja z ciekawości poczytam, kto jaki ma ulubiony. Wait. Czemu nie ma dźwięku? Czemu nie ma dźwięku? Hello? Po pierwsze, dźwięku tutaj nie ma, musiałem regulować na pulpicie. Po drugie, weszłem jakby w opcję, wyszłem z opcji, nagle dźwięk się załączył. Po kolejne, gość nawija po hiszpańsku, ale napisy są angielskie. Dziwne, ale okej. Okay. Ogólnie jak oglądałem ten gameplay, tak po części, to tutaj każdy narzeka, że właśnie jest optymalizacja bardzo źle zrobiona. No i już to dostrzegłem, przez to sobie zrobiłem na najmniejsze ustawienia, bo no gra kuleje pod względem wyższych rozdzielczości, tak czy tam wysokie, czy ultra, to lepiej nie, lepiej sobie załączyć na najniższe, to wtedy optymalizacja jest ok, ale na wyższe rozdzielczości to już lepiej nie igrać. Więc dobra, musimy dać jedzenie tutaj Johnemu, Luke, Bill i jakieś cele. Czyli pewnie więźniom też mam dać, am. Okej. To mam iść z buta? Czy o co się chodzi? Nie mam w ogóle latarki, niczego. Dobra, tutaj coś. No jestem ciekaw, czy ja mam coś zabrać ze sobą? A może to jest to w sumie, ej? Dobra. Bo ja bym pominął to i by było. Czyli tutaj mam jedzenie, okej. No to windą w takim razie. Zastanawiam się. Możesz odłożyć to? Dobra, załącz windę. Brakuje mi latarki i ja nie wiem, czy czasem nie pominąłem i rzeczywiście latarka gdzieś jest, a ja jej nie wziąłem. Czy może po prostu tu obchodzimy bez latarki? Albo później latarkę dostaniemy? Nie mam pojęcia. Bo wiecie, jak będą jakieś ciemniejsze zakamarki, to będzie ciężko. Dobra, otwórz. Nie. To odłóż na swoje miejsce, weź ten wózek. Odłóż i co? Gdzie ja mam jechać? W sumie na drugie piętro mam jechać do Johnego. No to jedziemy na drugie piętro. A, muszą być zamknięte. Okej. Dla bezpieczeństwa. No to się zgodzę, to się zgodzę. A co, dowolony sobie gwizdek i tak dalej.
Dobra. To jedziemy. A już chyba nie muszę zamykać tych krat teraz, nie? Ewentualnie jakbym pojechał. Aha, to ktoś już mi automatycznie otwiera. Spoko, ja myślałem, że będę musiał sam sobie włączyć. Czyli ktoś mnie już widzi w kamerach, że jadę. Czy jestem, powiedzmy, taką pokojówką albo pokojem? Pokojem, no. Jestem pokojem. Nie no, bo ogólnie pokojówki są... Bo tak sobie myślę, wiecie, jak jest fryzjer i fryzjerka, to nie mówi się, nawet jak jest kobieta, że jest fryzjerką, tylko jest zawód fryzjer. A tak sobie właśnie myślę, jeśli chodzi o pokojówkę. To jest jakby męskie słownictwo tego? Chyba nie. Pokojarz, no raczej nie. W sumie nie ma chyba facetów pokojówek, nie? Tak, dziwny temat potoczyłem, ale w ogóle jakoś mnie naszło. Ten gość sobie słucha radyjka, temu zapodam jakieś jedzonko. Masz tu spaghetti. Thanks, man. Crazy weather, huh? Tak. Szalona pogoda, żebyś wiedział. Ale chyba taka ma być. Tak w sumie azylum. To też tak zawsze można sobie wyobrazić. Deszcz, burza i tak dalej. I szczerze, to na tym piętrze zrobiłem już wszystko. Tak mi się wydaje. Ewentualnie zobaczę cele, jakie tu są. Czy w ogóle są te cele może popisane? Tak, nie widzę. Dobra, pojedziemy na trzecie. Bo na trzecim jest Luke i Bill. Najwyżej się wrócimy, no nie ma problemu. Wszystko się nagrywa? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, dawaj tutaj do windy. No nie, puść. Zamknij teraz wrota ładnie i jedziemy na trzecie piętro. A teraz już sobie nie gwizdasz? Już ci gwizdanie przeszło? Widocznie tak. Dobra. Pa. Jedzenie w drodze. Otwórzcie. Luke i Billy sobie zażyczyli. Jeden naleśniczki, a drugi kluski parowane. Już wam wiozę. Wiecie, teraz żeby nie było, że... Gdzie on ma to napisane, że on takie dania je i tak dalej? Te dania sobie wymyślam. Żeby nie było, wiecie, że tu rzeczywiście pisze, kto jakie danie, jakie jedzenie konkretne otrzymuje. Nie. Siemanko, panowie. Kluski. Dla ciebie. I... Czekaj, wziąłeś? Wziął? Keep going, man. Tak, ruszam, spoko, ale... Ty też masz. Ciekawe, to na jednym jakby, na jednej tacy miałem i kluski. I to drugie zdanie. Czyli? Pamiętacie? Tak, naleśniki. Patrzę waszą orientację, czy pamiętacie, co powiedziałem. Tak naprawdę to myślałem, co ja powiedziałem za drugie danie. Dobra, i tu są cele, 312, chyba o to chodzi, tak? 312, zgadza się. Jedzonko? A tu pisze w sumie, kto to jest? Fusion? Fusion Gamer jakiś. Okej, okay, tutaj jest Febatista. Febatista, czy to jest cel 311? Też chcę jeść. Dobra, to wcinaj. Smacznego. Dalej kogo mamy? Intychony jakiś, 314 też chce jeść. Proszę bardzo. Następnie mamy Tink Squish, 313 tak samo chce jeść. Prawdopodobnie to są wszystkie cele tutaj już. Ej, nie chce jeść? No przecież jest 313, chyba nie, że nie wziąłem. O, nie wziąłem, dobra. Mój błąd. I tutaj kogo mamy? Michael Myers. A widać go, że on tam jest? Nie widać. Może się schował gdzieś w jakimś rogu, którym jest ciężko mi widoczny. 316, no dobra. To może Myersowi damy... A w sumie ciekawe, czy ja mam mu dać na ko... Co? Taste like shit. Wiecie co?
Jak ten gościu sobie powiedział, że to jedzenie mu nie smakuje, to ja już coś czuję, że Myersowi tym bardziej nie będzie smakowało. Tylko zastanawia mnie to, czy ja będę musiał jeszcze iść do tamtych cel, czy już nie będę musiał iść. Zobaczymy. Proszę. O. Help me! Help me! Ej! Ej, pomyślcie, chłopaki! Chłopaki, bo on mnie złapał. Aha, i tak wciągnie za ręce, a my głową walimy w drzwi. Że aż nam jucha leci z głowy. I drzwi nawet w dupce. O kurde. I co, tamtych celów już nie muszę realizować w takim razie? Czy jakbym podszedł od razu do Majerca, to w ogóle bym nie musiał dawać jeść? Może. What happened? Dobra, jest latara. Czyli co, teraz gramy strażnikiem? Aha, czy ja też byłem, powiedzmy, ochroniarzem, który dawał jedzenie, okej. Okay. Czyli teraz jak widzimy, jak wygląda męska pokojówka, że też jest ochroniarzem, okej. Okay. Dobrze. Co w takim razie mam tutaj teraz dalej robić? On uciekł, gdzie są te drzwi? To były te drzwi? Tu jest 313, tu jest 313, nie, tu jest 314, okej. Okay. No dobra. Ucieknij z szpitala. Mamy znaleźć jakąś kartę na pierwszym piętrze. Ale żeby dostać się na pierwsze piętro, to musiał te cele jakoś otworzyć chyba, nie? Tu są guziki. Bingo. To spadamy. Na pierwsze piętro niby. Aha, zamknij najpierw. I lecimy. Musimy na pierwszym piętrze mieć jakąś czerwoną kartę. Czerwoną? Nie. Kartę po prostu. Nie wiem czemu. Skąd mi się wziął czerwony kolor? Po prostu kartę mamy wziąć. Ok. Co? Michael, to ty? W sumie jak oglądałem chyba z 2007 film z Michaelem Myersem, to był taki moment, że on był w tym szpitalu całym, czy cokolwiek. I on wtedy miał właśnie inną maskę, nie miał tej swojej, bo mu wzięli wtedy, nie? Tyle widzę, że tutaj będę mógł się bronić przed nim, a w pierwszej odsłonie no nie mogłem. Ale to jest to pierwsze piętro? Tutaj. O kurde, on tu był. Czy to jest to piętro, tak? Karta. Mogę się schować? Main lobby. Recepcja to będę chyba na pierwszym. Dobra, on tu idzie. Aha, no to dobra. Jakim cudem? What the fuck is going on? Patrz co zrobił. Aha. Okej. Ewidentnie są tu jeszcze błędy, bo to wiadomo, fanowska gra i tak dalej. Ale sami widzieliście, jechałem windą, on mnie jeszcze złapał w tej windzie. Co ty masz w ogóle, maczetę? Rurę? Chyba rura, no. Bo jak wiecie, w Dead by Daylight wszedł taki skin. Aha, mnie zabił. Okej. Okay. Czyli za którymś razem on po prostu chyba mnie zabija. W Dead by Daylight właśnie jest taki skin, że chodzi w tej piżamie i rurę można mu dokupić. Kurde, znowu ślepy zaułek. Ale jaja. Tu muszę klucza użyć. Najgorsze jest to, że nie da się go ominąć jak w pierwszej części. Dobra. Lećmy może po prostu do góry. Gdzie jestem? Aha, czerwona karta. Czy ja tej karty nie wziąłem?
On to zaraz przyjdzie, prawda? Przynajmniej winda zjechała. Nie wiem, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ja muszę zjechać na dół i wziąć tą kartę, a później to nie wiem. Co jaja robisz? Ewidentnie gościu sobie robi jaja. To chodźmy na trzecie piętro w takim razie. Tu go niby mogę minąć. Zamówię sobie może windę. Nie wiem, czy on idzie, czy mnie zgubił. Tam jest, widzicie? On się odbija od drzwi do drzwi. A ja tam muszę iść, bo tam jest ta karta cała, nie? Dobra, zróbmy tak, że wejdźmy sobie na te schody. Poczekajmy, czy on pójdzie, czy nie pójdzie. Mam nadzieję, że on sobie poszedł niżej. Poszedł. Okej. I to było tutaj. Aha, to może tu ta karta. Okej. Zamknij drzwi. Oh shit. Spieprzaj. Aha, to nie przejdzie, ta? Muszę szybciej to kółko cisnąć, niż on ma tą swoją siłę. Zobacz, czy w recepcji jest ok. Gdzie jest recepcja? A, ja tutaj byłem. On tu idzie dalej. Dobra, odblokowałem sobie chyba windę. O kurde. O, już jest coraz mocniejszy. Widzicie, jak ten pasek już coraz ciężej idzie? Dobra, spadamy. No chyba mnie teraz nie uderzysz, co? Ale dobra, ja będę musiał do tej recepcji przyjechać, tylko najgorsze jest to, że on chodzi po tym całym więzieniu. To jest najgorsze. Ja muszę poczekać, on sobie pójdzie i tak się z nim mijać. No w sumie to nie będzie takie hop-siup, wam powiem. Dobra, ja będę musiał co, znowu jechać z powrotem, tak? Chyba że schodami, ale tutaj chyba schodów nie ma. No way. Na dół, na dół. Bo on musi sobie z tej recepcji pójść, bo ja tam widziałem jakąś kobietę i ja pewnie mam do niej podejść. Tyle, że on tam był. Nie wiem, ten niebieski pasek to jest stamina, czy cokolwiek? Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Michelle, are you okay? We need to call the police. Danny, this freak destroyed everything. We cannot call the police. I'm gonna check the line from the terrace. Stay hidden. Mam się udać na taras. No pewnie na górę. No dawaj na samą górę. I mamy sprawdzić tą taką budkę telefoniczną, bo nie możemy się połączyć z nikim. Okej. To sprawdźmy to. Ale pogoda. Tutaj? Tutaj? Takie małe.
Necesito un repuesto del sótano. Las llaves del sótano deben estar en las oficinas del primer piso. Ale co? Coś tam piwnica, ale że co? O nie. On nie ma czasem jakichś innych ruchów teraz? Dobra, kółko i lecimy. Spadaj. Go to the... Jakiś biuro Loomis, ale gdzie to biuro jest? Ten ofis cały. Gdzie jest pokój? Loomis office. Recepcja to chyba nie. Dyry, a to musi być dyry Looms. Fliw. Dyry Looms, to tu. O kurde. Patrz jakie detale w ogóle eleganckie, nie? Czyli tu jest strój tego Michaela. Jest i klucz, pasuje. Co? Co? On idzie? Oh shit, i co? Ja nie mam jak się ominąć, o kurde. No, dawaj, dawaj, dawaj. Coraz silniejszy jest. Coraz trudniej. Czyli mam klucz prawdopodobnie do tej piwnicy. Do tej, co wtedy nie mogłem. Pasuje. I teraz... Niby tą budka telefoniczna. To będzie to, muszę zamienić po prostu. Teraz tym mam się udać na taras. Ale tu głośno tu chodzi, jeszcze coś tu mam znaleźć? Czy już więcej nic nie znajdę? Tu mam szafki do schowania się. Kij? Kij baseballowy. Tu się pali, kopci, okej. Okay. Oh shit. A mogę się tu z nim minąć? Takie kółko zatoczę. Nie wiem, czy to przejdzie. Przeszło, super. I z powrotem na górę. Tutaj gdzieś była więcej. Czy możemy tak naprawdę windą śmigać? Albo schodami, nie? Dobra, udało się, super. Kolejny etap zaliczony. No jest takie, powiedzmy, bardziej rozbudowane. Ta odsłona jest bardziej rozbudowana, można chodzić tu, tu, tu. No i ciekawie, ciekawie na pewno. Dobra, zamieńmy. Aha, tu jest stamina moja wyliczona. Czy ja cały czas nie mogę biegać, bo jak mi się skończy, to już biegać chyba nie będę mógł. A, czy to bieganie muszę ograniczyć, jak tak? On nie zmienił stroju czasem, czy mi się wydaje? Okej. Nie wiem, czy wcisnąłem pierwsze piętro, czy nie, ale mamy się wrócić do Michelle z powrotem, że zrobiliśmy, że już może zadzwonić, nie? Czy to jest to piętro? Wydaje mi się, że chyba nie. A tu mogę sobie przejść odblokować chyba, wiecie? To się za mną zamyka. A to się otworzy teraz? Słabo. A pisze, które to jest piętro, może po prostu...
Jeszcze niżej mam wjechać. Czemu to się zamyka? Nie, 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 otwórz mi. Tak, czyli ja po prostu zły guzik wcisnąłem. No spoko, może być. Lepiej tak niż rzeczywiście coś źle. Gorzej by miało się stać, nie? To jest to piętro, prawda? Yeah. Czyli może teraz nawet będę mógł tu do niej wejść. Mogę. To pasuje. No fuć, fuć. Did you call the police? Yes. Okay. Zaświeć na nią, bo ja nic nie widzę. Latarkę trzyma do góry. Dobra, gdzie masz ten klucz? A, że tu go położyłaś, okej. Okay. Go to... Back here? Storage room. To nie. To nie. To też nie. Tu się nie otworzy. Pytanie, gdzie jest storage room? A z drugiej strony security. Aha, czyli to po prostu nie będzie to piętro. Będę musiał szukać gdzie indziej. Chyba, że tu storage. Czy to będzie to? Czy to nie, nie konkretnie to miejsce? Ło! Dobrze trafiłem? To jest to? To jest to! Okej! Okay. Ładna, ładne tu są żywopłoty. Nie ukrywam. O, znalazł swoją maskę i to jest miejsce, w którym byliśmy. Czy od teraz założy swoją oficjalną maskę? Na to wychodzi. Że ktoś ją na widoku dał, nie? Tą maskę. Tu już widzę żywopłot, który będę mógł się minąć. Chyba nie bez potrzeby on jest, wiecie? O, ale zrobiło się jeszcze ciemniej. Ledwo co widzę, nie? Wy chyba tak samo. Idzie i on. Czy tak samo się porusza? O cholera. Ej, ledwo co widzę. Ej, serio? Dobra. Weź na razie na drugie piętro wieś, ale powiem wam, że to był naprawdę fuks. Ja nie wiem, jak tych żywopłotach, żebym się trafił. Tam w ogóle nic nie widziałem, kompletnie. Ja chciałem pomału tam się z nim minąć. A się okazało, że w ogóle nic nie widziałem i na ślepo biegłem, żeby po prostu uciec. Jakoś fuksem mi się udało. Pytanie, gdzie jest teraz Myers? Dobra, mamy iść z powrotem do piwnicy. O! Proszę bardzo. Załatwione. O kurde. Michel! Michael está en el hall, tengo que detenerlo. Jakiś czas, pick up from... Mogę ten kij wziąć? Ty, teraz mogę, wtedy nie mogłem. Dobra, twarzą z Myersem. Mamy uciec ze szpitala. Mamy 70 sekund na to. Czy minuta 10? Hej, Michael! Gdzie jest Michel? O kurde, on nachitawali? Wait. A teraz nie mogę tego kija wziąć?
Aha! Ty... Co? Ten kick baseballowy chyba się spierdzielił, bo i leżał jeden, a ja ten jeden podniosłem. Tylko wiecie co? Ja bym chciał go uderzyć. Zabił Michel. Ej, nóż mu wyrzuciłem? Czy on teraz tego nożu... Nie ma nóż. Tylko muszę być szybszy. A, dostał w pierwszy, aż się kij baseballowy złamał. Nie tym razem. On pewnie znając życie zaraz stanie. Aha, czyli nawet już czasu nie mam, żeby zabić. Brama się otwiera. Michel. Znalazł się. Mogę jeszcze odblokować, czy nie? Mogę. Mogę uciec ze szpitala, a nie muszę. Ciekawe. Okej. On tu nadal leży. Słuchaj, to oddychanie, czyli oddycha, czyli on nadal żyje. Tylko ten kij już, tego kija baseballowego już nie ma. W sumie tu jest jeszcze końcówka. No dobra, uciekamy. Z noża dostaliśmy. Szybko wstał i nas zabił, nie? Bardzo szybko. Przez chwilę leżał kilkanaście metrów ode mnie, ale nagle się okazało, że jest przy mnie. No dobra. Tutaj się kończy tak ta odsłona, że nas zabił. Wszystkich zabił w sumie. I uciekł. I on jest nadal na wolności. Jak wam się podobała gierka? Fanowska? Lepsza niż pierwsza? Czy pierwsza była lepsza? Każdy może dać swoje zdanie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Dzięki na wspólne ogrywanie. Tyle ode mnie. Na razie, cześć, cześć.